Thank you so very much. Dziękuję wam bardzo serdecznie. This morning I feel at home. Dziś rano czuję się, jakbym był w domu. Amen. Amen. Yeah, back at home. A jeżeli chodzi o dom, we are very charismatic. Jesteśmy bardzo charyzmatyczni. Very enthusiastic. Bardzo entuzjastyczni. And very happy. I bardzo radośni i szczęśliwi. The stories you hear and the stories I will tell maybe on Tuesday. Ta historia, którą usłyszycie, którą będę opowiadał wam we wtorek, should not in a certain point they may make you imagine if these people are really happy. Ta historia w pewnych momentach może sprawić, że pomyślicie, jak to możliwe, że on będzie taki, że on jest taki szczęśliwy. We are beaten, we are persecuted, our brothers and sisters are killed, but we are happy in the Lord. Jesteśmy bici, jesteśmy prześladowani, nasi bracia i siostry są zabijani, a my jesteśmy radośni w Panu. Because we know our destiny. Bo wiemy, jakie jest nasze przeznaczenie. As I stand in front of you this morning, I'm very happy. I mówię wam, stojąc tu dzisiaj rano przed wami, jestem bardzo szczęśliwy. Because the Lord saved my life. Bo Bóg uratował moje życie, zbawił je. And I am happy today that I stand in front of you to tell you the good news of the Lord. I cieszę się, że mogę stać tutaj dzisiaj przed wami i opowiadać wam tą dobrą nowinę. And I believe that is why God saved my life. I wierzę, że to jest jeden z powodów, dla którego Bóg uratował moje życie. On Tuesday I'll tell the whole story. We wtorek oczywiście opowiem całą historię moją. And I can guarantee you that it is a painful story. Mogę wam zagwarantować, że jest to bardzo bolesna historia. Because it reminds me when we were in a group of more than 200 students in a Christian union, very happy and joyful for the Lord. Bo przypomina mi to, jak byliśmy jako 200 prawie studentów chrześcijańskiej unii w Garisie na uniwersytecie. Byliśmy radośni w Panu. Dancing and jumping for the Lord with a lot of joy. Gdzie tańczyliśmy, skakaliśmy z radości dla Pana. But the following day it's only dead people that you see lying on the floor. Ale kolejnego dnia można było zobaczyć tylko martwych ludzi leżących na podłodze. But thanks to God, most of them died in Christ. Ale dzięki łasce Bożej większość z nich umarła poznając Jezusa Chrystusa. And God saved me. A Bóg uratował mnie. Just like he did to Daniel in the Bible. Tak jak zrobił to z Danielem w Biblii. Today I have a real life testimony. Dzisiaj mogę wam zaświadczyć o tym życiem. That really God saves. Że Bóg istnieje. Brothers and sisters, this morning I want to say thank you. Bracia i siostry, dzisiaj naprawdę szczerze chcę wam podziękować. Thank you, pastor and the leadership for giving us this platform. Dziękuję pastorowi i liderom za to, że udostępnili nam to miejsce do tego, żeby móc mówić. It's really a privilege and we thank God for you. To przywilej, dziękujemy Bogu za ciebie. I also want to say thank you to the Open Doors. I chcę też podziękować Open Doors. When my eyes and my mind was no longer at peace because of what happened. Kiedy mój umysł, moje serce nie było spokojne, nie było w nim pokoju z powodu tego, co się wydarzyło. When I was in serious pain and a lot of suffering in my mind. Kiedy bardzo cierpiałem, było wiele cierpienia w moim umyśle. And when my memories were disturbing me, giving me sleepless nights. Kiedy prześladowały mnie wspomnienia tego, co się działo, kiedy nie mogłem spać po nocach. God used them to come for my rescue. Bóg użył Open Doors do tego, żeby mi pomogli. And through the prayers of believers today, I am very strong in the Lord. I przez modlitwy właśnie wierzących osób dzisiaj mogę być stać twardo w Panu. Thank you also the church, brothers and sisters, for coming this morning. I dziękuję też wam, drogi kościele, za to, że przyszliście tutaj rano. And I pray that the Lord will bless you and you continue the same spirit to serve the Lord. I modlę się o to, żeby Bóg was błogosławił i żebyście dalej służyli Panu. And just like pastor said, you should be happy in the house of the Lord. I tak jak pastor powiedział, powinniśmy się cieszyć w domu Bożym. Indeed, the Bible says that David was very happy when someone approached him to tell him, "Let us go to the house of the Lord." Wręcz nawet Słowo Boże mówi o tym, że Dawid cieszył się, kiedy ktoś do niego przyszedł i powiedział, "Chodźmy do domu Bożego."
I was glad when they sent to me. Uradowałem się, gdy mi powiedziano. Let us go into the house of the Lord. Do domu Pana pójdziemy. That is Psalms 122. To jest Psalm 122. This is a king. To jest a king. A ruler. To jest klucz taki. But he's happy when someone came and told him, "Let us go to the house of the Lord." To był król i mimo wszystko cieszył się z tego, że ktoś przyszedł do niego i powiedział: "Chodźmy do domu Pana." So for him he was not very happy when someone told him, "Let us go to the state house and discuss a few things about the government." Więc to nie jest napisane o tym, że ktoś do niego przyszedł i on musiał się cieszyć z tego, żeby pójść i rozmawiać na temat sprawy rządzenia. He does not tell us that he was happy when the police and the military were saluting him. Nie jest tu mowa o tym, że cieszył się z tego, że wojsko mu salutowało. He does not tell us how he was happy to eat and drink delicacies from the palace. Nie mówi tutaj Dawid o tym, że raduje się z tego, z tych wszystkich wygód królewskich, które miał. He says, I was glad when they sent to me. Ale on mówi, że uradowałem się, gdy mi powiedziano, let us go into the house of the Lord. Do domu Pana pójdziemy. What does that mean to us as Christians? Co to znaczy dla nas jako chrześcijan? We should be happy to be at the feet of Jesus. To znaczy, że powinniśmy się cieszyć, że możemy być u stóp Jezusa. Because in the house of the Lord there is peace. Bo w domu Pana jest pokój. In the house of the Lord there is life. Bo w domu Pana jest życie. In the house of the Lord there is regeneration. Bo tam jest objawienie. There is revival. Jest przebudzenie. There is love. Jest miłość. There is unity. Jest jedność. In the house of the Lord. Jedność w domu Pana. We meet with our Father. Spotykamy się tam z Bogiem, z Ojcem. We talk to our Creator. Rozmawiamy z naszym Stwórcą. He listens to our prayers. On słucha, wysłuchuje naszych modlitw. He answers our prayers. Odpowiada na nasze modlitwy. When we call on to him, kiedy my do Niego wołamy, he hears our prayers. On słyszy nasze modlitwy. And because he hears our prayers, a ponieważ słyszy te modlitwy, he answers our prayers. Odpowiada na nie. That is the confidence we have as the body of Christ. To jest pewność, jaką mamy jako ciało Chrystusa. So be happy. Więc cieszcie się. Be glad. Bądźcie uradowani, forget szczęśliwi. About what you left at home. Zapomnijcie o tym, co zostawiliście w domu. Forget about the struggles you're going through in your life. Zapomnijcie o tych problemach, które przechodzicie. Jesus says, Jezus mówi, come to me, you who are heavy burdened. Przyjdźcie do mnie wy wszyscy, którzy jesteście obciążeni. And I will give you a rest. A ja dam wam odpocznienie. Be glad that you're in the house of the Lord. Cieszcie się, radujcie się z tego, że jesteście w Be domu Pana. Be glad that Jesus died for you and for me. Radujcie się z tego, że Jezus umarł za was i umarł za mnie. Be happy, brother. Radujcie się, bracia i siostry. Be happy, sister. Radujcie się, siostry. In the house of the Lord. W domu Pana. I come from Kenya. Ja pochodzę z Kenii. I have been brought up in a small family. Wychowywałem się w małej rodzinie. Very small indeed. Bardzo małej, naprawdę. We are only 10. Jest nas tylko 10. Very small family. Taka mała kenijska only rodzina. Only 10. Tylko 10. Seven brothers. 7 braci. One sister. Jedna siostra. And both parents. I oboje rodziców. You can imagine a small family of 10 people. Wyobraźcie sobie, jak mała to rodzina była. Hallelujah. Hallelujah. And thanks to God that I have been brought up in a Christian background. I dzięki Bogu, dzięki Bożej łasce wychowałem się w chrześcijańskim domu. So both my father and my mother are Christians. Więc i mama i tata są chrześcijanami. And so while I was growing up, I found myself in the church. Więc kiedy dorastałem właśnie w kościele. And I used to go to church. Chodziłem do kościoła. I attended all the church services. Chodziłem na każde nabożeństwo. I was a good Christian. Byłem dobrym chrześcijaninem. A good Christian. Dobrym chrześcijaninem. A good member in the church. Dobrym członkiem kościoła. With very good characters. Z bardzo dobrym charakterem. But I want to confess to you this morning. Ale chcę wam wyznać, co dzisiaj rano. Until 2007. Aż do 2007 roku. That is when I knew the meaning of who is a Christian. To wtedy poznałem,
kim jest prawdziwy chrześcijanin. In November 2007. W listopadzie 2007 roku I attended a conference, Christian conference. Byłem na takiej chrześcijańskiej konferencji. And I was seated far at the back. I siedziałem tam zupełnie z tyłu na końcu. I was listening to this pastor preaching. Słuchałem, jak pastor głosi kazanie. I remember very well he quoted the book of Romans chapter 10 verse 9. I on opowiadał z księgi Rzymian, z listu do Rzymian z 10 rozdziału. And he said, brothers and sisters, you might be a good church member. I mówił, że drodzy bracia i siostry, możecie być dobrymi członkami kościoła. You might have been born in a Christian family. Mogliście się urodzić w rodzinie chrześcijańskiej. You might be having very good characters. Możecie mieć bardzo dobry charakter. You might be a very good respected person in the community. Możecie być nawet bardzo szanowani w swojej społeczności, wśród sąsiadów. Yes, you might be having even resources with you. Możecie nawet mieć pełno zasobów, być błogosławieni tacy. But that does not qualify you to be a Christian. Ale to nie oznacza, że jesteście prawdziwymi chrześcijanami. And I was seated at the back and was asking myself, what does he mean? I siedziałem tak z tyłu i zastanawiałem się, o co mu chodzi. And he said, unless you surrender your life to Christ. A on mówił, jeśli nie oddacie swojego życia Jezusowi. Unless you make a personal commitment with Jesus Christ. Jeżeli nie poświęcicie się relacji z Jezusem. Unless you create a personal relationship with the Son of God. Dopóki nie będziecie mieli osobistej relacji you z Synem Bożym. You confess with your mouth. Dopóki nie wyznacie swoich grzechów ustami. You believe with your heart. Dopóki nie uwierzycie w sercu. That Jesus Christ is the Son of God. Że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. That Jesus Christ died for our sins. Że Jezus Chrystus umarł za wasze grzechy. That Jesus Christ was resurrected. Że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Until then, do tego momentu, you dopóki are not tak a nie zrobicie, Christian. Nie jesteście prawdziwymi chrześcijanami. Until then, you are not a Christian. Nie jesteście chrześcijanami. And then it came a time of altar call. He called. A, okay. I potem zrobił takie wezwanie przed ołtarz. Powiedział, czy jest tutaj na tym zgromadzeniu ktoś, kto jeszcze nie oddał swojego życia Jezusowi? This is your opportunity. Powiedział, to jest ten moment, to jest wasza szansa. And I lifted my hand. Więc podniosłem wtedy rękę. Everyone was surprised. Wszyscy byli zdumieni. So you were never a Christian? I spytali, ty nie byłeś nigdy chrześcijaninem? And I went to the pastor, please. I poszedłem do pastora i powiedziałem mu, proszę. I want to have a personal relationship with Christ. Powiedziałem mu, chcę mieć osobistą relację z Jezusem. I have been a good boy in the church. Byłem bardzo dobrym człowiekiem, dobrym chłopakiem w kościele. My parents are Christians. Moi rodzice są chrześcijanami. But I cannot remember. Ale nie mogę sobie przypomnieć committing my life to Christ. Tego, żebym kiedykolwiek naprawdę poświęcił swoje życie, oddał swoje życie Jezusowi. I cannot remember. Nie przypominam sobie. Asking God for a personal relationship with His Son. Abym prosił Boga o to, żebym móc mieć z Nim relację osobistą. So today, więc dzisiaj I want to commit my life to Christ. Chcę oddać moje życie Jezusowi. Brothers and sisters, bracia i siostry, it was on 20th November 2007. To był 20 listopada 2007 roku. And from that day, i od tego dnia my life has never been the same. Moje życie nie było już takie samo. My life has never been the same. Już nie było takie same. Until today. Aż do dziś. Christ is Lord in my life. Aż do dziś Chrystus jest obecny w moim życiu. I have allowed him to be Lord in my life. Pozwalam mu na to, żeby był Panem w moim życiu. And that is why from that day. I dlatego od tamtego dnia I never leave my Bible from my hand. Nie zostawiam mojej Biblii, nie opuszcza ona mojego serca. May it be on the flight. Może mogę gdzieś lecieć. In the buses. Albo w autobusie. In the train. Czy w pociągu. I always have my Bible with me. Zawsze mam swoją Biblię ze sobą. I open it and read a chapter. Otwieram, czytam rozdział. And I give thanks to God. I dziękuję Bogu. That Christ died for me. Że Jezus umarł za mnie. That I am no longer a slave to sin. A ja mogę żyć i to widzieć. That Christ set me free. Że Jezus uwolnił mnie.
And I'm happy about that. I cieszę się z tego powodu. Hallelujah. Hallelujah. Brothers and sisters, this morning. Bracia i siostry, dzisiejszego ranka. I want to share with you a very short message. Chcę się podzielić takim krótkim przesłaniem. And I want to believe that the Lord who saved my life. I wierzę, że Bóg, który uratował moje życie, the Lord who brought me here today, Bóg, który przyprowadził mnie tutaj dzisiaj do was, he wants you to hear this message. On chce, żebyście posłuchali tego przesłania, tego konkretnego. I modlę się, żeby to przesłanie z Słowa Bożego było ważne w waszym życiu. That this message is important to the body of Christ. Bo to jest przesłanie bardzo ważne do ciała Chrystusa. That this message is important to our families. Że to jest przesłanie ważne dla naszych rodzin. To our country. Dla naszych krajów. And to this continent as well. I tego kontynentu. I want to read from the book of John chapter 17 verses 20. Chciałbym przeczytać fragment z Ewangelii Świętego Jana, rozdział 17, werset 20. 20. Yeah, 20. Jesus prays for all believers. Jezus modlił się za wszystkich wierzących. I do not pray for this alone. Nie tylko za nimi proszę. But also for those who will believe in me through their word. Ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. That they all may be one. Aby wszyscy byli jedno. As you, Father, are in me. Jak ty, Ojcze, we mnie, and I in you, a ja w tobie, that they also may be one in us, aby i oni w nas jedno byli, that the world may believe that you sent me, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś, and the glory which you gave me, a ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, I have given them, im dałem, that they may be one just as we are one, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. This is a prayer that Jesus was making to all believers. To jest modlitwa, którą Jezus modlił się za wszystkich wierzących. And sometimes I wonder why was Jesus praying for all? I czasami się zastanawiam, wiecie, dlaczego Jezus modlił się za wszystkich wierzących? And he is making a prayer to the Father. Że on się w tym momencie modli do Ojca. He is asking his Father. I prosi Ojca. I do not only pray for these disciples that you have given me. Mówi, proszę nie tylko za tych uczniów, których mi dałeś. I also pray for those that believe in me through their word. Ale modlę się też za tych, którzy uwierzą dzięki ich zwiastowaniu, dzięki ich słowu. That does to mean that the disciples hand a responsibility. To mi mówi oczywiście o tym, że uczniowie Jezusa mają odpowiedzialność. That they were to take the gospel from one generation to another. Aby przekazywać Ewangelię z pokolenia w pokolenie. From one country to another. Od z jednego kraju do drugiego kraju. And this message takes me back to Matthew chapter 28 verse 18. Matthew chapter 28 verse 19. I to mi przypomina fragment z Mateusza 29:18. And Jesus says to the followers. Gdzie Jezus mówi do swoich naśladowców. Go therefore. Idźcie and make disciples. I czyńcie uczniami. Go therefore and make disciples. Idźcie i czyńcie innych uczniami. And when you get to John 17 verse 20, Jesus is praying for the disciples that the disciples would disciple. I tutaj właśnie w tym 17:20 Jezus modli się o tych uczniów, którzy zostaną uczniami dzięki temu, że uczniowie Jezusa czynili kolejnych uczniami. And the prayer that Jesus is praying is that they may be one. I modlitwa, którą zanosi Jezus, mówi o tym, żeby oni byli jedno. That the body of Christ may be one. Żeby było jedno ciało Chrystusa. That those who already believes and those who will believe may be one. Aby ci, którzy wierzą i ci, którzy uwierzą po nich, byli jedno, jednością. Just as the Father and the Son are one. Jednością taką, jaką jest Ojciec i Syn, Ojciec i Jezus. Believers may be one. Aby wierzący byli jednością. And I ask myself. I zastanawiam się. Why is unity so much that even Jesus has to spend some time and pray for? Zastanawiam się, dlaczego ta jedność jest tak ważna, że Jezus poświęcił swój czas na modlitwę do Ojca właśnie o tą jedność.
Jesus is praying that his disciples, his followers, may all be one. Jezus modli się o to, aby jego uczniowie i ci, którzy przyjdą potem, byli jednością. Both young and the old may be one. I ci młodzi i starsi, aby byli jednością. One. Dlaczego? Unity. Dlaczego jedność? When you get to Psalms 133, the Bible says how good it is. Kiedy przejdziemy do Psalmu 133, tam jest napisane, jak dobra jest ta jedność. For brethren to dwell together in unity. Aby bracia wspólnie razem mieszkali. And when you go down the verses, it says that and there God commands blessings. I tam jak idziemy dalej, czytając ten fragment, jest o tym, jak bardzo błogosławiona jest ta jedność. Unity of believers. Jedność między chrześcijanami. Where there is unity, there is power. Tam gdzie jest jedność, jest moc. Where there is unity, there is victory. Tam gdzie jest jedność, jest bogactwo. Just look around you and see the power of unity. Popatrzcie naokoło siebie, zobaczcie, jaka jest moc jedności. Look at the chair that you are sitting on and see the power of unity. Zobaczcie na krzesło obok siebie, zobaczcie, jaka jest moc w tej jedności w kościele. You look at the system we are using and see the power of unity. Zobaczcie na siostrę czy brata, który siedzi obok was i zobaczcie tę moc. Different parts have come together to form a system. Różne części ciała Jezusa Chrystusa przychodzą, żeby tworzyć cały ten system, całe ciało. And if one part is in problem, then the entire system is in mess. Jeżeli jedna część tego ciała ma problem, cierpi, całe ciało cierpi razem z nim, ma problem. This microphone cannot function without the batteries. Ten mikrofon nie może działać bez baterii. And this microphone plus the batteries cannot work without the speakers. A ten mikrofon razem z bateriami nie będą działać, jeżeli nie ma głośnika. But the speakers alone cannot function without the cables. Ale głośniki też nie będą działać bez kabli, którymi są podłączone do prądu. And the cables alone are useless. A same kable same w sobie są też bezużyteczne. They need each and every part to form a functional system. Każda część jest potrzebna do tego, żeby uczynić funkcjonujący system. Look at your own body. Popatrzcie na swoje własne ciało. Your hands requires your hand. Wasze ręce, które dostają sygnał od głowy. The hand requires the eyes to see. Na głowie macie oczy, żeby widzieć. Every part requires another part for the body to function. Każda część ciała wymaga innej też części ciała, aby współdziałały razem. If you suffer headache, the whole body is in pain. Jeżeli cierpicie na ból głowy, całe ciało cierpi. If you get injured on your leg, the whole body is in pain. Jeżeli swędzi was noga, to całe ciało jest podrażnione. That is how the body of Christ should function. W taki sposób powinno funkcjonować ciało Chrystusa. That is how believers in Christ should function. Tak powinni wierzący, naśladowcy Chrystusa działać. As one unit. Jako jedno ciało. Nobody can do without the other one. Nikt nie może się obyć bez drugiego. You need pastor for the service to continue. Potrzebujecie pastora, aby nabożeństwa były kontynuowane. Pastor needs a congregation to listen to the message. Pastor potrzebuje was, aby słuchać, aby mógł głosić kazanie i byście je słuchali. You need the instrumentalist to work on the system. Potrzebujecie ludzi, którzy pracują nad tymi instrumentami. And we need people to work in the kitchen for us to get something to take after the service. Potrzebujemy te osoby, które w kuchni trudzą się na tym, żebyśmy mogli coś zjeść po nabożeństwie. Working together in with different functions but for one purpose. Współdziałamy w różny sposób w jednym celu. And that's why Jesus is very careful to pray. I dlatego Pan Jezus tak bardzo ostrożnie i z uwagą się modlił o to. And he is making this prayer in his last minutes. I modli się tą modlitwą w ostatnim swoim czasie tutaj na ziemi. After teaching his disciples. Po tym, jak nauczał swoich uczniów. After performing a lot of miracles. Po tym, jak wiele cudów dokonał. After raising the dead. Po tym, jak wzbudzał zmartwych. After assuring his disciples that he would send an helper, that is the Holy Spirit. Po tym, jak mówił do uczniów, że przyjdzie na nich Duch Święty. He finally prays.
końcu się modli. And makes a prayer to his followers. I modli się o swoich naśladowców. And the prayer Jesus makes is the prayer of unity. I modli się właśnie o tą jedność. Because he knew that there is power in unity. Bo wiedział, że w tej jedności jest moc, jest siła. The Church of Christ requires unity. Kościół Chrystusa wymaga tej jedności. Unity means united. Jedność oznacza zjednoczenie. When you are in suffering, you are united. Kiedy cierpicie, jesteście zjednoczeni. When you are celebrating, you are still one. Kiedy ktoś się cieszy, raduje, nadal jesteście jednością. Not only unity when things are good. Nie ma jedności tylko wtedy, kiedy rzeczy dzieją się, dobre rzeczy się dzieją. It's complete unity. Kompletna, zupełna jedność. Complete unity. Jest właśnie wtedy. When you go two chapters behind, chapter 15. Kiedy przeczytamy wcześniejsze rozdziały, na przykład rozdział 15 Ewangelii. Chapter 15 verses 20. 15 Ewangelia Świętego Jana 15 werset 20. Jesus is saying something interesting to the disciples. Jezus mówi tutaj coś bardzo ciekawego swoim uczniom. And he says, i mówi, remember the one I sent to you. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. A servant is not greater than the master. Nie jest sługa większy nad pana swego. If they persecuted me, jeśli mnie prześladowali, they will also persecute you. I was prześladować będą. If they kept my word, jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą, they will keep yours also. Jesus is telling his disciples that I have been persecuted. Jezus mówi do uczniów, ja jestem i będę prześladowany. And you will be persecuted. Ale wy też będziecie prześladowani. Because there is no servant who is greater than the master. Bo nie ma sługi, który jest większy ponad pana swego. If they obeyed my word, jeżeli mojego słowa dotrzymują, they will obey your word. Waszego też będą. But in all this, ale w tym wszystkim, Jesus finally makes a prayer. Jezus ostatecznie modli się. Probably even as in the face of persecution. Modli się w obliczu prześladowania, które ma na niego przyjść. My prayer is that you will be one. Modli się, moją modlitwą jest to, abyście byli jedno. In the face of suffering, w obliczu cierpienia, które ma na niego przyjść, you will be one. Wy będziecie jedno. I was in Spain last year. Spain. Spain. W zeszłym roku byłem w Hiszpanii. And I asked the church, i spytałem w kościele, is there anyone of you who has ever suffered persecution? Czy jest ktoś, kto cierpiał jakiegokolwiek rodzaju prześladowania? And I would see many brothers do like this. I wielu braci zrobiło taki gest. Probably to mean, no, we have never experienced persecution. Prawdopodobnie chodziło o to, że nie doświadczyli prześladowań. I asked them. Więc zapytałem ich. When your feet, when your leg is suffering pain. Jeżeli wasza noga cierpi z powodu jakiegoś bólu. Do you say that it is your leg or you say it is my body? Mówicie sobie, to tylko moja noga, czy to jest nadal część waszego ciała? And the answer is obvious. I odpowiedź jest oczywista. When a certain part of the body is suffering, jeżeli jedna część ciała cierpi, the entire body is in pain. Całe ciało cierpi. Brothers and sisters, bracia i siostry, there are no two churches. There are no two churches. Nie jesteśmy dwoma różnymi kościołami. We have only one church. Mamy tylko jeden kościół. The Church of Christ. Kościół Jezusa Chrystusa. The body of Christ. Ciało Chrystusa. If there is persecution and suffering in Africa. Jeżeli w Afryce chrześcijanie cierpią prześladowania. And this kind of suffering is suffering by Christians. I to jest cierpienie, które oni znoszą jako chrześcijanie. Our brothers and sisters who we belong to the same family. Bracia i siostry, którzy należą do jednej rodziny, do wspólnej rodziny, do kościoła. If there is suffering in Kenya, jeżeli tam w Kenii jest
cierpienie. There is suffering in Poland. Tutaj w Polsce też powinno być to cierpienie. Because we are one body. Ponieważ jesteśmy jednym ciałem. If there is suffering in Asia. Jeżeli w Azji chrześcijanie cierpią. There is suffering in Latin America. Jeżeli w Ameryce Łacińskiej jest cierpienie. There is suffering in Europe. Tutaj też jest cierpienie. Because it is one body. Ponieważ jesteśmy jednym ciałem. I was reading an article. Czytałem niedawno taki artykuł. And the writer was saying that the church in Europe is free church. W którym było napisane o tym, jak kościół w Europie jest wolnym kościołem. But that is not true. Ale to nie jest prawdą. We all suffer. Wszyscy cierpimy. In different degrees and capacities. Oczywiście w różny sposób. We suffer persecution. Cierpimy prześladowanie. But one thing that gives me a lot of comfort and joy. Ale to, co mi daje pełną radość, is to know that I suffer because of Christ. To, że mogę cierpieć z powodu Jezusa Chrystusa. And I am not ashamed. I nie jestem zawstydzony z tego powodu. Jesus said to his disciples. Jezus powiedział swoim uczniom: Blessed are you. Błogosławieni ci. When people insult you. Błogosławieni jesteście, jeśli was prześladują. When they reject you. Kiedy odrzucają was. When they curse you. Kiedy was przeklinają. When they isolate you. Kiedy izolują was. Because of my name. Z powodu mojego imienia. I know I am blessed. Wiem, że jestem błogosławiony. And you should know that you are blessed. I wy też powinniście wiedzieć, że jesteście błogosławieni z tego powodu. Without unity. Bez jedności. We cannot accomplish our purpose. Nie możemy osiągnąć naszego celu. Each and every one of us listening to me this morning. Każdy z was, kto słucha dzisiaj tego, co mówię. You have a responsibility. Macie odpowiedzialność. You have a purpose to accomplish. Macie cel do wypełnienia. As a church, jako kościół, we have a responsibility. Mamy odpowiedzialność. To make disciples. Odpowiedzialność tego, żeby czynić innych uczniami. It is not a question of how many are we. To nie chodzi o to, nie trzeba odpowiadać sobie na pytanie, ilu tych uczniów uczynimy w ciągu tygodnia. It's a question of whether we are taking the responsibility seriously. Pytanie jest, jak bierzemy poważnie tą odpowiedzialność, jak poważnie do niej podchodzimy. It only took 12 disciples. Tam było tylko 12 uczniów. That today the entire world knows about Jesus. A dziś cały świat wie o Jezusie. It only took 3 men. Tylko 3 mężczyzn potrzeba było. The friends of Daniel, Shadrach, Meshach and Abednego. Przyjaciół Daniela, Szedracha, Meszacha i Abednego. For the king to change his mind and see the glory of God. Aby król zmienił swoje zdanie i zobaczył chwałę Bożą. Let me tell you the truth from the bottom of my heart. Pozwólcie, że podzielę się tym, co mam w głębi serca. Even if it is only this church in Holland, in Poland. Nawet jeżeli to tylko ten jeden kościół w Polsce tutaj. This church is enough to make the gospel of Christ known in the entire Europe. Jeżeli byłby tylko ten jeden kościół tutaj w Polsce, on wystarczy, żeby Ewangelia była zaniesiona do całej Europy. This church is enough. Ten kościół wystarczy. This church is blessed. Ten kościół jest błogosławiony. And you should say, yes, I am blessed. A powinniście powiedzieć, tak, jesteśmy błogosławieni. God has given you peace in your country. Bóg dał pokój w waszym kraju. God has blessed you with resources. Pobłogosławił was zasobami, które macie. Good health. Dobrym zdrowiem. What else do you want from God? Cóż więcej potrzebujemy od Boga? As a matter of fact, from where I come from. W zasadzie nie ma znaczenia, skąd pochodzimy. We need policemen and military to protect us to have such a service. Przepraszam, tam skąd ja pochodzę, potrzebujemy wojska i policji, żeby ochraniała spotkania takie jak dzisiaj. But here, ale tutaj, you don't need that. Tego nie potrzeba. You have freedom. Jesteśmy wolni. How are you using that freedom for the glory of God? W jaki sposób wykorzystuje tę wolność dla chwały Bożej? We need unity. Potrzebujemy jedności. And unity starts all back from our families. A jedność zaczyna się jeszcze w naszych rodzinach. Up to here. Aż do tutaj, do tego miejsca. Unity in the leadership of the church. Jedność między liderami kościoła.
Unity with all the church members. Jedność między członkami tego kościoła. It is through unity. To właśnie przez tą jedność jesteśmy w stanie czynić misję, którą mamy. Jesteśmy w stanie wspierać misjonarzy. Jesteśmy w stanie wspierać wtedy liderów Kościoła. To właśnie dzięki tej jedności that we can come together and say brothers and sisters. Możemy razem się zbierać i mówić bracie i siostry. Let us pray for this country. Módlmy się za ten kraj. It is through unity. To właśnie przez tą jedność. That church can stand firm and say we don't want this type, you know, of regulations in this country. To przez tą jedność Kościół może stanąć w jedności i powiedzieć, nie chcemy danych jakichś uchwał w naszym kraju czy czegoś, co jest niezgodne i niewłaściwe. But where there is no unity, ale tam, gdzie nie ma tej jedności, failure is automatic. Failure is automatic. Porażka przychodzi automatycznie. We need unity. Potrzebujemy tej jedności as the body of Christ. Jako ciało Chrystusa. We need unity. Potrzebujemy jedności. And Jesus is saying something very interesting. Jezus mówi coś bardzo ciekawego. He says, mówi, that they all may be one, as you, Father, are in me. That's verse 21. W wersecie 17, w rozdziale 17 w Ewangelii Świętego Jana, werset 21. That they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. Aby wszyscy byli jedno, jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas byli jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. It is through our unity as the body of Christ. To przez jedność ciała Chrystusa. That the world will know that God sent Jesus on earth. Świat zobaczy, że Bóg posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Through our unity. To przez jedność. The unity of the believers. Przez jedność osób wierzących. When you read the book of Acts, chapter 12. Kiedy czytamy rozdział 12 Dziejów Apostolskich. Bible says that this was the time when King Herod started persecuting some who belonged to the church. I jest tam mowa o tym, że niektórzy z kościoła znosili prześladowania ze strony króla Heroda. He took James. Zabrał Jana. And the Jews were very happy about it. Żydzi byli bardzo z tego zadowoleni. Przepraszam, Jakuba. And he went ahead to arrest Peter. He arrested Peter. Okay, i aresztowali też Piotra. But verse 5 the Bible says. Ale tak jak mówi Biblia. The church came together and prayed. Kościół zebrał się razem na modlitwę. Prayer of unity. Modlitwa jedności. The church came together and prayed. Kościół zebrał się razem po to, żeby się modlić. While Peter was in prison. Kiedy Piotr był w kościele. Waiting for the judgment. Czekał na sąd. Waiting to be killed. Czekał na to, żeby go zabito. The church prayed. Kościół się w tym czasie modlił. Honestly prayed. Szczerze modlił się do Boga. And through their prayers. I dzięki ich modlitwie. The prayer of unity. Modlitwie w jedności. God sent an angel to release Peter. Bóg wysłał swojego anioła, który uwolnił Piotra. This is what happens where there is unity. To się dzieje wtedy, kiedy jest jedność. Sometimes I look at how the world is today. Czasami przyglądam się temu, jaki świat dzisiaj jest. And see how much Christians, you know, are not united. I patrzę, jak chrześcijanie czasami tracą tą jedność. You see how much the church is divided. Widzimy, jak Kościół jest podzielony. Some say I am a Pentecostal. Niektórzy mówią, ja jestem zielonoświątkowcem. Others say I am a Protestant. Inni mówią, jestem innej denominacji protestanckiej. Others say I am a Lutheran. Jestem luteraninem. Others say I am Orthodox. Jestem z Kościoła prawosławnego. But I ask myself, ale zastanawiam się. Do we have different heavens for all these groups? Czy każda z tych denominacji pójdzie do innego nieba? No. Nie. We only one have one heaven. Mamy tylko jedno niebo.
One God. Jednego Boga. One Savior. Jednego Zbawiciela. The only truth. Jedną prawdę. The only way. Jedną drogę. Jesus Christ. Jezusa Chrystusa. But why are we so much divided? Więc dlaczego tak bardzo jesteśmy podzieleni? Why is there so much division in the church? Dlaczego jest tak wiele podziałów w kościele? I ask myself why. Pytam się, zastanawiam się, dlaczego tak jest. But the most painful story. Ale najbardziej bolesne historie. Is that even the Pentecostals? To jest to, że nawet kościoły zielonoświątkowe are divided. Są między sobą podzielone. They are not united. Nie zawsze są zjednoczeni razem. Even the Protestants. Nawet kościoły protestanckie. Their house is divided. I w ich domach są podziały. Why all this division? Dlaczego tak się dzieje? Christians form the largest religion in the world. Chrześcijanie jako największa religia, największe wyznanie na świecie. And it is the most persecuted religion in the world. I najbardziej prześladowane wyznanie na świecie. And unfortunately, i niestety, it's the most divided religion in the world. Najbardziej podzielone. Why all this division? Dlaczego tak jest? To whose benefit all this division? Kto czerpie z tego korzyść? Who does this division benefit? Dla kogo to jest korzyścią? Who? Kto? Why? Dla kogo? Dlaczego? Why? Dlaczego tak się dzieje? That's why Jesus is making our final prayer. Dlatego właśnie Jezus modli się tą ostateczną, ostatnią modlitwą. And he say, Father. Mówi, Ojcze. Just as we are one, me and you. Tak jak ja i ty jesteśmy jedno. I pray that they will be one. Modlę się o to, aby oni byli jedno. If we stand united as the church. We stand united. Jeżeli będziemy zjednoczeni jako Kościół, we'll accomplish our mission. Dopełnimy celu naszej misji. We'll support our leaders. Będziemy wspierać naszych liderów. We'll reach out to many souls. Będziemy sięgać po te wszystkie dusze, które potrzebują zbawienia. Brothers and sisters, bracia i siostry, having good life, posiadanie dobrego życia. Having a nice house, posiadanie wspaniałego domu, is not enough. To nie wystarczy. It's not enough. To nie wystarczy. As a Christian, jako chrześcijanin, you need to know you have a purpose. Musisz wiedzieć, że masz swój cel. And you need to ask yourself, i musisz zadawać sobie pytanie. What is your contribution? Jaki jest twój wkład? As a Christian to the kingdom of God. Jako chrześcijanina w tworzenie Królestwa Bożego. What is your contribution? Jaki jest twój wkład? If Jesus comes today, i gdyby Jezus przyszedł dzisiaj, what have you done to his kingdom? Co zrobiliśmy dla Jego Królestwa? What will you have done? Co zrobiliśmy dla Jego Królestwa? To his kingdom. Aby uczynić Jego Królestwo tutaj. Have you accomplished your purpose? Czy osiągnęliście cel, który Bóg wam dał? I don't have much resources. Może nie mam zbyt wiele środków. But what I have, ale to, co mam, I have surrendered to Christ. To, co mam, poddaję Jezusowi. My education for his glory. To moja edukacja cała, to, że się uczę, niech będzie na Jego chwałę. My youth for his glory. Moja młodość dla Jego chwały niech będzie. All unto him. Wszystko poddaję Jemu. And it is my desire. I to jest moim pragnieniem. I will accomplish his purpose on earth. Abym wypełnił cel, który On ma dla mnie tutaj na ziemi. You have a car. Macie samochód. And the ability to fuel. I możliwość tankowania go. How have you used your car to spread the message of Christ? W jaki sposób użyjecie to, co macie, żeby Ewangelia się szerzyła? Now we are at the middle of the here. The here? We are at the middle of the here. Teraz jesteśmy po środku. How many people have you told that Jesus is Lord? Ilu z was oddało swoje życie Jezusowi?
But do you even have time to sit down with your family and tell your children that Jesus is Lord? Czy macie czas na to, żeby usiąść z waszymi rodzinami, żeby powiedzieć waszym dzieciom, że Jezus jest Panem? Because charity begins at home. Bo chrześcijaństwo zaczyna się w domu. What is your contribution? Jaki jest wasz wkład w to wszystko? I want to confess before you. Chcę wyznać przed wami coś. That you are blessed. To, że jesteście błogosławieni. You are very much blessed. Bardzo błogosławieni. You might be saying I have so much, I have so little. Możecie powiedzieć ja mam tak wiele lub ja mam tak mało. But the little you are counting is much blessings. Ale to, co macie, jest ogromnym błogosławieństwem. But the question is, ale pytanie jest, how are you using those blessings? Jak ja używam tych błogosławieństw? How are you using that blessing? W jaki sposób ich używam? To extend the kingdom of God. Po to, żeby szerzyło się Królestwo Boże. Take the responsibility. Weźmy tą odpowiedzialność. And take the message of Jesus Christ. Weźmy to przesłanie Jezusa Chrystusa. Will they listen to you? Czy posłuchają was? Do your part. Zróbcie swoje. Will they persecute you? Jeśli będą was prześladować, do your part. Zróbcie swoje. And Jesus has made a promise. Bo Jezus złożył obietnicę, that until the end of ages, że aż do końca czasu I shall be with you. Ja zawsze będę z wami. He knew there will be challenges in taking the gospel. Wiedział, że będą wyzwania tego zaniesienia Ewangelii dalej. Making disciples is not an easy task. Wiedział, że bycie uczniem, naśladowcą Chrystusa nie jest łatwym zadaniem. But always remember, ale zawsze pamiętajcie, that Jesus is with you. Zawsze pamiętajcie, że Jezus jest z wami w tym. As a church, Jesus is with us. Że kiedy jesteśmy tu w Kościele, Jezus jest z nami. As a Christian, Jesus is with jako chrześcijanie, Jezus jest z nami. And lastly, i już na koniec, as a Christian, jako chrześcijanie, in the next 50 years, w przeciągu następnych 50 lat. What kind of generation? Jakie pokolenia will be here in Poland? Będą tutaj w Polsce. Will that generation be knowing Jesus? Will that generation be knowing Jesus? Czy te pokolenia będą znały Jezusa? What kind of foundation? Jakie będą miały cele i ambicje? As Christians, jako chrześcijanie, are we laying for the coming generations? Czy pokładamy te rzeczy w następnych pokoleniach? How many times do you have for prayer? Jak często macie czas na to, żeby się modlić? How many times do you come to church? Jak często przychodzicie do kościoła? Dwa, trzy, cztery może? Once. Raz. Take the responsibility. Weźcie tą odpowiedzialność. Go and make disciples. Idźcie i czyńcie innych uczniami. There are many ways of making disciples. Wiecie, jest wiele różnych sposobów na to, żeby to robić. Do you support the church missionaries? Wspieracie działania misyjne Kościoła? You pray for us, the persecuted. Modlicie się za brothers nas, tych, którzy są prześladowani, za bracia i siostry? Take responsibility. Weźcie tę odpowiedzialność. And if the generation that will come after you, i kiedy przyjdą po was kolejne pokolenia, will not be knowing Jesus, które nie będą znały Jezusa, you are the one to blame. To wasza wina. Because this is your time. Bo to jest wasz czas tu i teraz. You who have known the light. Wy poznaliście światłość. Spread the light of the gospel. Szerzcie ją dalej. You are the light of the world. To wy jesteście światłością tego świata. Shine. Świećcie. You are the salt of the world. Jesteście solą tego świata. Shine. Świećcie. Arise. I powstańcie. I was very much frustrated sometimes back when I visited one of the country in Europe.
kiedyś, kiedy odwiedzałem jeden z krajów w Europie, byłem bardzo taki sfrustrowany. Allow me to share my feelings. Pozwólcie, że podzielę się z wami swoimi uczuciami na ten temat. In Africa, w Afryce we came to know Jesus through the missionaries who were sent from Europe. Poznaliśmy Jezusa dzięki misjonarzom, którzy przybyli z Europy. And the first time I came, I thought I am going to meet very big churches in Europe. I kiedy po raz pierwszy przybyłem do Europy, pomyślałem sobie, zobaczę wielkie kościoły tam. But only to come and find churches have been turned to be museums. Ale przyjechałem i zobaczyłem, że kościoły są zmieniane w muzea. And I asked my God, i spytałem Boga, where are they? Gdzie oni są? Where are the Christians? Gdzie są ci chrześcijanie? And I was told they are very few. I było ich niewielu. Very few. Niewielu. Churches are departed. Kościoły są podzielone. Even some of our children, they don't know anything about God. Czasami jest tak, że nasze dzieci nic nie wiedzą na temat Boga. It is a challenge. To jest właśnie to wyzwanie. Not to those who are outside. Nie dla tych, którzy są na zewnątrz. But to you who know the light. Ale dla was, którzy znacie tą światłość. To you who have seen the light. Dla was, którzy widzieliście, poznaliście tą, ją. Go and make disciples. Idźcie i czyńcie uczniami. It is my prayer that revival is going to take place here in Poland through you. Moją modlitwą jest to, aby przebudzenie tutaj zaczynało się w Polsce. That the Lord will use you to bring back revival in Europe. Aby Bóg użył was do tego, aby ponownie było przebudzenie w Europie. And we can do this. I możemy to zrobić. It is possible. To jest możliwe. If you are listening to me, jeżeli słuchacie mnie teraz, you have a responsibility. Macie odpowiedzialność as a Christian. Jako chrześcijanie, as an believer. Jako osoby wierzące. May the Lord use you. Niech Bóg was używa. To revive this country. Do tego, żeby nastało tutaj przebudzenie. To revive this continent. Do tego, żeby nastało przebudzenie na tym kontynencie. And surely remember. I pamiętajcie, the Lord is with you. Że Jezus jest z wami. Brothers and sisters. Bracia i siostry. It is your responsibility. To jest wasza odpowiedzialność. It is my responsibility. To jest moja odpowiedzialność. I have come just to make one call. Przyjechałem tutaj tylko po to, żeby powiedzieć jedno wezwanie. Wake up. Obudźcie się. Arise. Obudźcie się, powstańcie. And shine. Sure? Shine. Shine. I świećcie. For the glory has come. Bo chwała Boża ma przyjść. Arise. Świećcie. And let there be revival in this country. I niech tutaj nastanie przebudzenie. Make your presence known. Niech wasza obecność będzie widoczna. As the body of Christ. Jako ciała Chrystusa. Support your leaders. Wspierajcie swoich liderów. Support the missionaries. Wspierajcie misje i działania misyjne tego kościoła. Pray for the persecuted church. Módlcie się za prześladowany kościół. That is your duty. To jest wasz obowiązek. But above all, remember. Ale ponad wszystko pamiętajcie. We can do this only when we are united. Możemy to zrobić tylko, jeżeli będziemy w jedności. God bless you. Niech was Pan Bóg błogosławi.